Dzień dobry, witajcie. Ostatnio na pewno słyszeliście, bo zadajecie mi pytania na ten temat, co sądzę o tak zwanych testach kasetkowych na koronawirusa, bo teraz odchodzi się od testów RT-PCR na rzecz tych testów kasetkowych. Dlaczego tak się robi? Po pierwsze, dlatego, że są szybsze. Wynik możemy uzyskać w ciągu 10, 15 do 30 minut. To zależy od producenta takiego testu. Po drugie, dlatego, że są to tak zwane testy POCT, czyli Point of Care Test. Możemy je wykonać nawet przy łóżku pacjenta, nawet w domu samodzielnie. Nie trzeba tutaj odwozić takiego testu do laboratorium i czekać na wynik. Możemy ten test wykonać na miejscu, nawet jeżeli w danej placówce zdrowia nie ma stricte na przykład laboratorium medycznego, laboratorium diagnostycznego. No i po trzecie, a może po pierwsze, bo są zdecydowanie tańsze niż testy PCR na koronawirusa. No kilka razy, nawet kilka razy tańsze. Testy kasetkowe, o których mowa, to są testy, które badają antygeny. To znaczy, są dwa rodzaje testów kasetkowych. Pierwszy z nich bada przeciwciała i te testy w zasadzie nie mają zastosowania w tej chwili w diagnostyce koronawirusa. Mogą mieć w przyszłości zastosowanie w badaniach tak zwanych epidemiologicznych. Mowa jest tutaj o testach kasetkowych antygenowych. To są testy, które badają zawartość antygenów, czyli białek wirusa. Wychodzi się tutaj z założenia, że jeżeli ktoś ma COVID-19, to wydzielinie z dróg oddechowych, na przykład wydzielinie z nosa, wydala cząstki wirusowe, mogą to być żywe, no, w cudzysłowie, mogą to być zjadliwe, pełne wiriony, a mogą to być fragmenty tylko białka kapsydowe wirusa, które następnie są wykorywane przy wykorzystaniu takiego testu. Test działa dokładnie tak samo jak test ciążowy, ale w zależności od tego, jak producent skonstruował ten test, wynik dodatni może pojawiać się wtedy, gdy mamy tak zwane dwa prążki, czyli przy linii kontrolnej i przy linii testowej, albo gdy mamy tylko jeden prążek przy linii tak zwanej kontrolnej, tak, która jest warunkiem prawidłowego wykonania testu. W zależności od tego, czy test wykorzystuje metodę ELISA, tak zwaną sandwichową, czyli kanapkową, czy wykorzystuje tak zwaną metodę kompetycyjną, bo w metodzie kompetycyjnej może się okazać, że wynik ujemny jest wtedy, kiedy są dwa prążki, a dodatni, gdy jest tylko jeden prążek na linii kontrolnej, a więc odwrotnie niż w testach powszechnie stosowanych testach ciążowych. Ale to tak jak powiedziałem, wszystko zależy od producenta. Najczęściej wynik dodatni jest wtedy, kiedy jest prążek obecny przy linii kontrolnej, oznaczanej jako C, i przy linii testowej, oznaczanej najczęściej jako linia T, co wskazuje na obecność białek koronawirusa, czyli tych antygenów. Moi drodzy, czyli pacjent pobiera sobie wymaz z nosa, w zależności od tego, jak skonstruowany jest test, następnie dodaje się go do odpowiedniej probówki zawierającej odpowiedni roztwór, wytrząsa i nakrapla na pole testowe. Czyli tutaj też technika pobrania takiego materiału do badania odgrywa kluczowe znaczenie, bo będzie decydowała o tym, ile takich antygenów, czyli białek wirusowych, zdolnych do wykrycia w takim teście się znajdzie w polu testowym, zostanie nakropionych na pole testowe. Następnie te antygeny, jeżeli pacjent jest dodatni, łączą się z przeciwciałami, które również w tym polu testowym są już fabrycznie naniesione. Są to najczęściej przeciwciała znakowane koloidalnym złotem, tak? I są później wychwytywane przez drugie przeciwciała znajdujące się w linii testowej i powstaje układ przeciwciało, antygen, przeciwciało. Jedno z tych przeciwciał to zewnętrzne jest znakowane, w związku z czym obserwujemy właśnie taką poziomą linię, która świadczy o tym, że wynik testu jest dodatni, pod warunkiem, że kontrola również jest dodatnia, czyli również nam pojawia się linia. Dlaczego? Dlatego, że tam wędrujące, niezwiązane przeciwciała z koloidalnym złotem są wiązane przez inne przeciwciała. Najczęściej są to królicze bądź mysie przeciwciała przeciwko tym przeciwciałom, które tam wędrują, czyli znakowanym. W związku z czym one również są wychwytywane, czyli powstaje również prążek w polu kontrolnym. Czyli dwa prążki świadczą wtedy o wyniku dodatnim, ale tak jak powiedziałem, w metodach kompetycyjnych są i takie testy kasetkowe, gdzie dwa prążki świadczyć mogą o wyniku ujemnym, a jeden prążek o wyniku dodatnim.
Natomiast nie będę tutaj szczegółowo omawiał tej metody kompetycyjnej, gdyż te testy są zdecydowanie rzadziej spotykane, zwłaszcza jeżeli chodzi o koronawirusa. Zasadnicze pytanie bowiem pojawia się, czy w ogóle taki test nadaje się do diagnostyki. Może być przydatny, jeżeli pacjent ma objawy. Jeżeli pacjent ma objawy, trafia na przykład na SOR i chcemy szybko wiedzieć, czy mamy do czynienia z COVID-19, czy nie, bądź gdzieś w przychodni się taki pacjent pojawia, bądź w domu i chcemy wiedzieć, czy trzeba szybko izolować domowników, to taki test jak najbardziej jest przydatny. Dodatni wynik testu plus objawy kliniczne COVID-19 z dużym prawdopodobieństwem wskazują, że to jest COVID-19, ale też nie musi być. Natomiast zakłada się, że w tym przypadku lepiej przyjąć, że pacjent faktycznie ma COVID-19, niż że tej choroby nie ma. Bo i tak będąc chorym, mając objawy, no, powinien zostać w domu bądź być izolowanym, jeżeli wystąpią objawy zagrażające życiu. Natomiast pytanie jest takie, czy pacjentów bezobjawowych wystarczy testować takim testem kasetkowym antygenowym? Według mnie nie. Jeżeli pacjent jest bezobjawowy, może wydalać bardzo małą ilość antygenów. W związku z tym wynik takiego testu może być ujemny, ponieważ ten test ma niższą czułość analityczną niż testy molekularne. To nie jest test, test kasetkowy nie jest testem molekularnym, jest testem serologicznym. Ponieważ ma niższą czułość analityczną, test RT-PCR może być dodatni, a test kasetkowy może być ujemny i pacjent bez objawów. Jeżeli zatem chcielibyśmy sprawdzić, czy pacjent na pewno ma tego koronawirusa, musielibyśmy i tak wykonać test RT-PCR. Czyli moi drodzy, z tym testem kasetkowym antygenowym u pacjentów jest mniej więcej tak jak z testem, no, z testem ciążowym. To tak jakby prowadzić ciążę wyłącznie na podstawie wyniku testu ciążowego. Tak? I nie zrobić na przykład USG, nie sprawdzić tego płodu. Tylko mieć wynik testu ciążowego i już prowadzić ciążę, bez żadnych dodatkowych badań obrazowych. Natomiast tak jak powiedziałem, pacjent objawowy i dodatni wynik można z dużym prawdopodobieństwem to zakażenie stwierdzić. Natomiast testem potwierdzenia i tak będzie RT-PCR, który w późniejszym terminie powinien być wykonywany. Ale jak wiemy, tutaj decydują też względy ekonomiczne. Ponieważ w diagnostyce laboratoryjnej nie spotkałem się z tym, żeby testy POCT, czyli te testy antygenowe, kasetkowe, żeby one były testami potwierdzenia. Raczej służą do wstępnej diagnostyki czy weryfikacji. Ale tak jak powiedziałem, w tych sytuacjach wcześniejszych, o których wspomniałem, zdecydowanie mogą się przydać. Jeżeli nie ma objawów, test jest ujemny, pacjent może być zakażony. A jeżeli pacjent ma objawy i test jest ujemny mimo wszystko, to pacjent też może mieć koronawirusa, niestety. Natomiast zwróćmy uwagę, wtedy rozstrzyga badanie RT-PCR. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że użycie tych testów i testu RT-PCR wykazuje różną czułość diagnostyczną w zależności od początku, od czasu infekcji. Od trwania infekcji. W pierwszym etapie, jeżeli chcemy szybko stwierdzić zakażenie, a kontakt z osobą chorą był no, stosunkowo niedawno, na przykład 5 dni, to zdecydowanie test RT-PCR, jeżeli nie ma jeszcze objawów. Ten test RT-PCR wykazuje największą czułość diagnostyczną tak między 7 a 28 dniem. Najlepiej między 7 a 14. Natomiast testy antygenowe trochę później. Około 14 dnia, 10-14, kiedy pojawią się objawy. Oczywiście, jeżeli pacjent zachoruje już po tygodniu, ten test antygenowy również może być wiarygodny. Natomiast tak jak powiedziałem, nie należy mylić testu kasetkowego antygenowego z testem kasetkowym badającym przeciwciała, bo to są zupełnie różne testy. Ktoś mnie zapytał o tak zwaną metodę lateral flow tests, czyli tak zwane LFT. To jest to samo, co testy kasetkowe. Czułość, swoistość diagnostyczna jest taka sama. Te metody niewiele się różnią, w zasadzie bazują też tutaj na reakcji ELISA. One są bardzo podobne i czy można je stosować zamiennie, to patrz to, co powiedziałem o testach kasetkowych antygenowych. Jest jeszcze jedna metoda, która stosunkowo niedawno została, znaczy nie została wprowadzona. Jest na etapie walidacji, mianowicie test oddechowy na koronawirusa. Test oddechowy nie wykrywa stricte koronawirusa. Nie wykrywa białek
wirusowych, nie wykrywa materiału genetycznego wirusa, wykrywa pewne metabolity, które wydychamy z powietrzem. To są najczęściej ketony i aldehydy. Mianowicie oktanon, butanon, czy na przykład aceton, ale także na przykład etanal, albo inne aldehydy czy ketony, które powstają w powietrzu wydychanym u pacjenta z COVID-19 w przypadku zajętych płuc, zajętych, czyli stanu zapalnego w płucach lub w ogóle w dolnych drogach oddechowych. A na przykład są nieobecne, czy występują w mniejszej ilości w przypadku, gdy pacjent ma bakteryjne zapalenie płuc albo astmę oskrzelową, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Czułość tej metody jest oceniana na około 80%, a więc również jest to test, który daje wynik orientacyjny, ale na pewno nie tak czuły jak test molekularny RT-PCR. I tutaj opiera się na analizie instrumentalnej, głównie na chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią GC i CM. GC i SM. Natomiast, moi drodzy, tak jak powiedziałem, on mierzy pewne metabolity, które powstają w wyniku stanu zapalnego w obrębie dróg oddechowych. Dlatego na przykład, jeżeli ktoś ma cukrzycę, a ten test wykrywa m.in. aceton czy aldehydy, wynik może być fałszywie dodatni. Jeżeli ktoś ma niewyrównaną cukrzycę, tak, czyli ma na przykład taki oddech acetonowy, że tak bym tak powiedział, ale to są sytuacje wyjątkowe, bo taka osoba z taką niewyrównaną cukrzycą zwykle też już leży w szpitalu. Chociaż zdarzają się i tutaj wyjątki. Czyli, moi drodzy, podsumowując, złotym standardem jest test RT-PCR. Testy kasetkowe antygenowe są szybsze, tanie, mogą się sprawdzać, jeżeli rozpatrujemy je w odniesieniu do objawów klinicznych. Jeżeli pacjent nie ma objawów, to ujemny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia, bo testy te charakteryzuje niższa czułość, w tym również czułość diagnostyczna, niż testy molekularne, chociaż zależy to również tutaj od etapu infekcji. Moi drodzy, kiedyś pewien antyszczepionkowiec, który mieszka naprzeciwko cmentarza, śmiał się ze mnie i żartował i krytykował. Teraz mieszka naprzeciwko swojego domu. Ja ostatnio odwiedziłem cmentarze i widziałem grupę takich grobów, nagrobków zupełnie w jednolitym stylu. Pomyślałem sobie, oho, zebranie klasowe antyszczepionkowców. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.